Cześć, witajcie, detailingowy dziadzia. Insect Remover od Automotive Car. Autko zrobiło 300 km. Przyjechałem nim jakieś 1,5 godziny temu. Ostygło, mam zamiar je umyć. Będziemy to ładować na świeże owady z tego względu, że no, nie mam czasu już dłużej trzymać tego auta brudnego. 2 tygodnie. Już mnie boli. Zobacz felgi, no masakra. Pył niesamowity. O, dzisiaj grałem troszeczkę w tenisa, słuchaj, zmęczony jestem niesamowicie. Zjadłem, ale teraz kawusia. Zobacz jeszcze w jakim kubku. Dostałem, to w nim piję. A w pracy mam Corolloka. No tak to jest. Owadów, no tak, zahaczałem w niektórych miejscach o niemiecką autostradę, ale się przeraziłem. Myślałem, że mi farba zeszła z grilla. Ja pierdzielę, zatrapy. No to co? No to lecimy z tematem. Kawę gdzie? A na razie niech stoi na aucie. Na karboniku może. Woda się tu już leje, przygotowuje się do mycia kół. Tak jak widzisz, kółka już ostygły. No, już letnie, super. Tu jeszcze z pieca grzeje ciepłem. Lecimy. Nie wiem, jakie to ma pH. Może później zmierzę. Neutralne niby. No, zmierzajemy później, na sam koniec. Pachnie ładnie. Już takim szamponikiem, ale przyjemnie. W ogóle nie denerwuje. To co? Tu, pstryk. A, czas start jeszcze, nie? Przydałoby się. Pik. Nie tak. Nie trening. Nie tenis stołowy. W górku. Stoper. Lecimy. O, ładnie rozpyla ten atomizer produkt. Fajnie. Zobaczymy, co dalej. Robaków, no jest tego trochę. No jest, no przy niemieckiej autostradzie leciałem tak naprawdę cały czas 170. U Niemców można, więc miało co się wbić. Ale przyjemny zapach, słuchaj. Naprawdę. Fantastyczny. Ale ładnie pachnie, taki jakiś szampon, coś związanego, słuchaj, z praniem. Szyba, tu też jest dużo tego, żeby nie było. I tylko ciśnieniem zaatakujemy. Kurczę, ale jakoś tak hydrofobowo się zrobiło na szybie. No zobaczymy, co dalej. Jak tam woda? O, pełny baniaczek, muszę przerwać. Pistolecik. I... cyk. Dobra, wystarczy. Słuchaj, szybko zjeżdża, bardzo szybko, zobacz. Momentalnie, zjazd jest niesamowity, zobacz, tu już wysycha. Lipa. To by pasowało czymś przykryć, trzeba cały czas dorzucać. Ale owady coś rusza? Ja, nie czuję, żeby miękły jakoś specjalnie. Pewnie to jest ten produkt z tych takich bezpiecznych. Że nie narobi. No zobacz, no schnie w oczach. O nie, tu gdzie są owady, robi się bardziej takie zielone, coś tam żre, kupa. Dobra. Wstępnie, no tak powiem ci, że słabo to widzę lusterka. Dobra. I tu lustereczko też złapało, jak widać. Tu jest z powłoką, będzie łatwiej. Ale wiesz co, widzę, że jak przyschnie nawet na lampach, chyba nie zrobi bałaganu, ale ciągnie. Ciągnie owady. Trzeba cały czas dorzucać. Zobacz, pół literka. Już prawie nie mam. No dobra, słuchaj, nie będę go męczył. Spukuję. Ile czas? 2 minuty. Tu jak się wbiło, ojoj. Najgorzej siedzi na lampach, widzę. Pójdzie na jednorazówka. Pójdzie na raz. Cały czas dorzucać muszę. Temperatura 20 stopni. Tak jak widać, słońca nie ma za wiele. Dobra. Ogień, pierwszy strzał. Poszło. Kawusia. I lecimy. Niesamowicie się, słuchaj, pieni.
A, lusterko, druga strona. Zobaczymy, czy przyschło na powłoce. Tak, przyschło trochę. Ota, puszczaj. Jeszcze trochę. O tak, dobrze. Zobaczmy tutaj lustereczko. Przyschło. Zobaczymy, czy zrobiło bałagan. Ale ma skurczy byk właściwości odtykające. Niesamowicie. Słuchaj. Mnóstwo właściwości odtykających, takich hydrofobowości dostaje. Puh, ale rwie film. No ładnie, nie wiem. Nie wiem, co mam powiedzieć. Słuchaj, jakby to powiedzieć. No te świeże robale zmyło. Nie zrobiłem 50 na 50, nie pomyślałem. Produkt pachnie, nie wiem, jakby było bez... jakby zrobić 50. Kurde, jaki... Szkoda. Żałuję, bo mogłem połowę auta. Znaczy tak naprawdę no, nie zauważyłem, żeby to jakoś strasznie zmiękczyło mi te owady, bo przy tych mocnych, zasadowych produktach to widać, że te owady są zmiękczane, że aż... Znaczy nie to, że puchną, puszczają taki aż barwnik, także widać, że je rozgmiękcza. No tu tego nie zauważyłem, więc podejrzewam, że produkt należy do tych bezpiecznych. Tak jak widziałeś, ładnie pachnie, naprawdę za... Fantastycznie. Na świeże owady, tak jak widziałeś, tak jak teraz, rewelacja. Szybko schnie, szybko wysycha, naprawdę bardzo szybko wysycha. Czy jest lepszy od Go-Go Insect? No nie, nie, tamten na razie jest królem ze względu na rozcieńczenia. Tam chyba czekają jeszcze trzy produkty. Wydajność, no nie poszalejemy tutaj, niestety, zobacz. Także to jest na szybkie akcje, jedziesz gdzieś w trasę, podjeżdżasz nad myjnię, aplikujesz, zmywasz i po wszystkim. Z szyby ładnie zdjęło, naprawdę, a tu... Kurczę, nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że on dodaje hydrofobowości. Poczekaj. Tu jest słabo. Zobaczymy, jak spsikam na feldze. Zobaczymy, co się wydarzy. Tutaj też. Zobaczymy, jak na lakierze. Tak jakby dodawał hydrofobowości, albo ma właściwości odtykające fantastyczne, ale lubi się z wodą bardzo, więc... No dobrze, przepraszam. Tak, oskurkowanie, zobacz, tu stała woda. Ty, co jest grane? Naprawdę, panele dostają hydrofobowości, lampy. Poczekamy. Może ja coś źle wyczytałem. To preparat służący do usuwania owadów, słuchaj, oraz plam po owadach. Produkt jest bezpieczny dla lakieru. Zgadza się, przyschło mi tam i nic nie narobił. Dla szkła też, zgadza się. Gumy plastiku oraz folii. Posiada neutralne pH, gotowy do bezpiecznego użycia. No taki bezpieczny produkt. No wiesz, jak ja podchodzę do tych takich bezpiecznych produktów. No tutaj ze świeżymi sobie poradził. Podejrzewam, że myjka też zdjęłaby podobnie. Piana zasadowa również, więc to żadne odkrycie. Ładnie pachnie, ale... Nie, nie zostawia jednak hydrofobowości. Pomyliłem się. Jest gorzej. Jest gorzej. Tak. Czyli po prostu zdjęło ten pierwszy brud, który już przez dwa tygodnie nie myłem. Ładnie go, można powiedzieć, zmiękczyło i zebrałem myjką i stąd ta pewnie hydrofobowość. Dobrze, słuchaj, więcej się nie będę rozczulał. No co tu dużo mówić. No świeże owady zebrał. Jakby było ze starymi, nieraz trzymałem po kilka dni. No wiadomo, że zasadowe produkty, jeżeli to jest neutralny, myślę, że poradziłyby sobie lepiej. Tutaj nie zauważyłem tego efektu rozpuszczania owadów. A są produkty, choćby nawet Autoland, marketowy, widać, że te owady aż rozpuszcza, czyli no taki agresywny produkt. Tu rzeczywiście mam wrażenie, że pracuje bezpiecznym produktem. Czy zebrałby stare owady? Wiesz co, obawiam się, że nie, bo tutaj na rejestracji były, zobacz, jeszcze zostało. Jeszcze zostały, pomimo, że blisko jechałem myjką, więc tutaj nie można powiedzieć, że produkt jest mega agresywny i że rozpuści ci stare owady.
Na szybkie akcje, ok, tak jak tutaj przyjeżdżam z trasy, odczekuję troszeczkę, psikam, na to powinna pójść piana i wtedy by był jeszcze lepszy efekt. Ten produkt zaliczam do tych właśnie, które są bezpieczne i niezbyt agresywne, jeżeli chodzi o owady. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!